Idę za jego głosem. Czemu oni go wyrzucili? Był słabszy od innych dzieci. Ty się zaopiekujesz teraz nim? Tak, on jest taki fajny. Wzięłam sobie go, żeby sobie go pooglądać, wiesz? Mały ptaszek jesteś. Przytulę go. Co tak kwacze? Chyba te. Kaczki tam pod klatką siedzą. Pod tym? Zaraz przyniesiemy w garnuszku im tych ziarenek, wysypiemy. Coś tu łazi w tym. Zboża. Gdzie ten tam widzi, że coś łazi? A cały czas widzę, że ktoś siedzi w jakiejś gnieździe. Dawcie, tutaj to tą muchę mogłabyś mi chyba złapać. A, tu są, w domu ci złapę muchę. A tu? Tutaj to są, wiesz, takie małe. Jakie małe? Takie, co, wiesz, mamy kupimy, złapiemy taką, co bzyczy, taka większa. Ale te też tak bzyczą. Babcia nie słyszy. Słuchaj się, to będziesz słyszał. Pójdziemy do sklepu, to kupimy lepy i zawiesimy i będą się przyklejać. Ale po co? No, żeby było mniej. Ale tak mi szkoda tych much. Jak tak lepisz takimi lepkami, no to się pozabijają. No i pomuchał będzie, no. Muchy to trzeba tępić. No, chciałabyś się złapać na taki lepek? No to jak nie będziemy zabijać, to będą nas gryzły. No nie będziemy zabijali, bo... O, coś latało, chciałem to złapać, ale uciekło. Wtedy, co ci złapałam do słoiczka? Powypuszczałam do mamy i pogryzły ją. Tak? Tak.
tak. Gołębia nawet. To dopiero było dobre. A można tu tak ptaki łapać tak w locie? Jasne. Fruwał sobie ten gołąb. Słyszałem, gdzie on jest, jak tak fruwał. Fruwał i w końcu tak go dogoniłem, że capnąłem, za skrzydło najpierw wziąłem. Żeby nie fruwał, a potem tak wziąłem i... Teraz pokażę ci puchacza. Co? Dobra. Dobra? Czekaj, puchacz jest fajny. Chodź tutaj troszeczkę, bo jastrzębie i sowy nie całkiem się tolerują. Widzisz? O! Czułaś takie, zobacz. Zobacz, jakie ma wielkie skrzydła. Widzisz? Ogromne. No. O! Niegrzeczny jest, widzisz? Chyba jak nie wiem. No. Widzisz? No, weź go jeszcze tutaj dotknij. Milutki. Bardzo duży. No. Większy ode mnie chyba. Nie, od ciebie nie. No, ale jakby rozłożył skrzydła. No, jakby rozłożył, to tak. A co tu jest? A tutaj? No. A to jest coś takiego, no. Że... Tu bierzemy danego ptaka, żeby nam nie uciekł, to bierzemy go tak na to, wiesz, jak gdyby, no, uwięzimy go w ten sposób. Jaka ta niespodzianka? No cześć, kochanie. No jaka ta niespodzianka, Patrycie? Zobacz, co mam dla ciebie. Co to jest? Jak myślisz? Same ubrania. No. No a załóż. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, co to w ogóle jest. Ale wiesz, co to jest? Jakie to jest przebranie? Jakie? Taka. No. Będziesz ptaszkiem. Naprawdę. Taką ma ptagówkę. Tak. I taki tutaj. A, nie musisz zobaczyć. Poczekaj, mamusia ci poprawi. To jest dziób, proszę pana. A wiesz. To jest jakiś dzięcioł? Wiesz co, ja myślę, że to jest może nawet puchacz. Tu ma oczy. Puchacz. Tak. I teraz spróbujemy ci założyć, bo przecież ty chcesz być kim? Puchaczem. Puchaczem. Jak ty pofruniesz gdzieś daleko? No, jak odfruniesz? A kiedy ja będę fruwał? Nie wiem.
Nie mogę frunąć. Ignasiu? A kto to jest pan Roar? Naprawi mi oczy. One na końcu świata, ło! Mieszkają tam różni. Ale nie tylko pan Roar i pani Roarka, tylko jeszcze pomocnicy Roary. Oni są nad niebem. Mają dom. Oni są ptakami? Nie, ale nad niebem muszą mieć dom, no bo jakby nie mieli nad niebem. Co to był za domek, to jest taki wysoki, że nie wiem. Do nieba samego by dostał. Taki wysoki mają dom. Nie, pomyliło mi się. Na ziemi mają, ale jakbyś weszła po nim, to Pana Jezusa byś dotknęła. Taki wysoki jest ten dom. Ło, wyższy od najwyższego. Ignasiu? Co? Jakbyś miał mieć drugie życie, to kim chciałbyś być? Puchaczem pana Andrzeja. No ale to nie byłbyś wolny wtedy. Czemu? No bo pan Andrzej trzyma w klatce swoje ptaki. Może chciałbyś być takim wolnym puchaczem? Nie, ja będę pan Andrzej puchaczem i będzie mi dawał wodę, a ja mu wyfrunę. Uciekniesz panu Andrzejowi? No. Będę próbował. Chociaż nie wiem, czy mi pozwoli, czy nie. Dasz mi ją na rączki? Tak. Patrysiu. Tak? Teraz mam 4 kury, 3 gołębie, to ile miałam ptaszków w tej wolierze? No policz, ile masz ptaszków. Ale nie widzę. Ale ty masz... No. No to musisz rączkami. Ale tylko policzyć. Pod kurnikiem są 2 kury. Tak? No. Tutaj trzymasz 3. No. Tam w środku jest 4, ta, którą dostałeś od babci. I gołębi jest 4, tak? Tak, no to ile ja mam? Wiesz, ile ty masz ptaków teraz? Ile? 8. 8. Ale chyba, wiesz co, tutaj jest 9 ptaków. Czemu? No bo ja tu widzę. Jakiegoś puchacza. Nie, ja to jestem człowiekiem, tylko jestem przebrany za niego. Czekaj, musisz biegnąć i machać, to może wtedy... Pięknie próbasz. Już lecisz, jesteś gdzieś tam. Muszę to ciebie krzyczeć, żebyś usłyszał. Ignaś! Jest mi.